Szanowni, podczas gdy w matematyce najczęściej mamy do czynienia po prostu ze zwykłymi liczbami, nie wiem, 17,3, 1235, w fizyce bardzo często mierzymy wielkości, które mają swoje miana, jednostki. No, czym innym jest długość, a czym innym jest czas, a czym innym jeszcze jest masa, prawda? No i pora, żebyśmy porozmawiali o jednostkach. Zacznę od tego, że od czasów historycznych na świecie pojawiło się wiele różnych jednostek. Długość można mierzyć w stopach albo w łokciach. Wiemy, że do pomiaru czasu służą godziny, minuty, lata. Otóż nie przeszkadzało to specjalnie w czasach, w których świat jednak nie był połączony tak bardzo, jak połączony jest dzisiaj. W danej okolicy używano danych jednostek i jeżeli dostawca chciał się porozumieć ze sprzedawcą albo wykonawca z podwykonawcą, no to było jasne, że używają tych samych jednostek, tych samych miar i nie było to problemem. Sprawa się trochę skomplikowała, kiedy świat się skurczył ze względu na połączenia telekomunikacyjne i firmy i ludzie zaczęli współpracować ze sobą na bardzo dużych odległościach, jakby przenikając granice kultur i granice doświadczeń historycznych. No i w tych czasach oczywiście już zdarzało się, że były nieporozumienia, bo jeden liczył długość w centymetrach, a drugi w calach, 2,5 centymetra mniej więcej. Otóż w pewnym momencie ludzie dogadali się, porozumieli się, wszystkie właśnie rządy wszystkich państw na świecie, poza chyba Stanami Zjednoczonymi i jeszcze może dwoma niewielkimi państwami, używać wspólnego systemu jednostek, zwanego systemem metrycznym. I popularna nazwa to jest system SI we wszystkich oficjalnych dokumentach. No i to gwarantuje, że jeżeli wysyłasz zamówienie do Chin, to możesz je wysłać w centymetrach i w gramach albo w kilogramach i odbiorca na drugim końcu jakby tej przesyłki zrozumie, jak ma wykonać, jeśli zamawiasz, żeby coś tam wykonał. Otóż podstawowe w układzie SI są jednostki podstawowe i są też jednostki pochodne, które są dopuszczone do użytkowania w różnych częściach świata ze względu na tradycję i kulturę, ale jeśli mówimy o jednostkach podstawowych, to na razie skoncentrujemy się na pomiarze długości, czasu i masy. To jednostką podstawową długości jest metr, czasu sekunda, a masa to kilogram. Ja chyba się muszę gdzieś przenieść tutaj, dobrze. No i oprócz tego, bo nie zawsze kilogram jest najlepszą, najwygodniejszą jednostką, czasem wygodniej jest mierzyć na przykład masę w mniejszych jednostkach, więc dopuszczalne jest stosowanie przedrostków. No i tutaj mamy mnóstwo bardzo egzotycznych przedrostków, tych bardzo dużych, oznaczających bardzo dużą albo bardzo małą skalę. Dla nas najważniejsze będą kilo, czyli 1000, dlatego kilogram to jest 1000 gramów, to jest jedyna jednostka podstawowa układu SI, która ma przedrostek, tak jakby zbudowana jest na gramie. Prawda? Hekto to jest 100, deka 10, dekagramy to jest 10 gramów, decy to jest 1 dziesiąta, decymetr to jest 1 dziesiąta metra, czyli 10 centymetrów, centy to jest 1 setna i mili to jest 1 tysiączna. No ważne też będzie mikro, 1 milionowa. Tę notację tutaj mam nadzieję, że wszyscy znają. Jak mamy 10, zaraz, to się małe liczby zrobiły, muszę je powiększyć. Jak mamy 10 do
potęgi trzeciej, no to to jest jedynka z trzema zerami, tak? No a 10 do potęgi szóstej to jest jedynka z sześcioma zerami, czyli raz, dwa, trzy, zaraz zobaczmy, raz, dwa, trzy, to jest milion. No i podobnie 10 do potęgi minus trzeciej to jest 1 nad 10 do trzeciej. To wynika z ogólnych zasad działań na potęgach. No i to jest 0 przecinek i jedynka na trzecim miejscu, w tym wypadku jedna tysiączna. A tysięczna, gdybyśmy mieli 10 do minus szóstej, to by była jedna milionowa, czyli 0,5, 2, 3, 4, 5 i jedynka na szóstym miejscu po przecinku. No właśnie, ciekawe jest to, że gram to nie jest mili kilogram, tylko kilogram to jest kilogram, czyli 1000 gramów. No taka to jest, jak mówię, kilogram jest jedyną jednostką podstawową układu SI, która jest tak zbudowana, no ale warto jest umieć przeliczać, będziemy uczyli się przeliczać te jednostki. No i teraz, jak bardzo ważna jest, ważna jest ta informacja na temat jednostek, to niech świadczy fakt, że zdarzyła się w historii wypraw kosmicznych utrata sondy, która się nazywała nie Polar, tylko Climate Orbiter. Przepraszam, to jest mój błąd. W każdym razie ta sonda rozbiła się prawdopodobnie o powierzchnię planety i przyczyną była konfuzja jednostek pomiędzy dwoma zespołami. Jeden oprogramował napęd tej sondy i napęd silników hamujących i używał jednostek imperialnych, funtów, a inne części tego oprogramowania używały metrycznych jednostek siły, czyli newtonów. No, rezultat był katastrofalny. To jest dobrze opisane tutaj na tej stronie. Tu jest chyba ta strona, tak? Tam to właśnie. Tu jest ta strona. Dostaniecie link do tej strony. I można sobie tutaj przeczytać całą tę historię. Natomiast jeśli chodzi o sam układ SI, to bardzo dobrze jest opisane w angielskiej Wikipedii. To jest dość fascynująca historia, bo no dzięki tej umowie ludzie są w stanie się porozumiewać i wymieniać jakby bardzo istotne informacje dotyczące różnego rodzaju projektów technicznych, technologicznych, naukowych na całym świecie. Kolejną rzeczą, o której chcę porozmawiać, to są jednostki teraz pochodne związane z innymi wielkościami, no na przykład z polem powierzchni. No, jeżeli mamy prostokąt, to pole powierzchni prostokąta to jest szerokość razy wysokość, czyli to jest iloczyn dwóch długości. I dlatego jednostką pola powierzchni nie jest metr, tylko metr kwadratowy. No i to z tym się od razu wiążą zabawne historie, dlatego że no jeżeli mamy kwadrat o boku 5 cm, to długość boku tego kwadratu jest 5 razy większa od długości boku kwadratu o jednego, znaczy od długości boku kwadratu, którego ta długość wynosi 1 cm. Ale pole powierzchni to jest a do kwadratu, czyli ten 5-centymetrowy kwadrat, tak go nazwijmy, ma pole powierzchni 25 razy większe od tego kwadratu, którego
pole powierzchni wynosi 1 cm kwadratowy. No i tak samo jest z objętością. Objętość to jest iloczyn trzech wymiarów liniowych, trzech długości, dlatego jednostką objętości jest metr sześcienny. No i taka kostka Rubika, która jest 3x3, można powiedzieć, że ma długość krawędzi, ma trzy jednostki, ale już pole powierzchni krawędzi, pole powierzchni jednej ściany jest 9 jednostek kwadratowych, czyli jest jakby 3 razy większe od tej długości, tak można powiedzieć, liczbowo jest 3 razy większe od tej długości, a jest 9 razy większe od pola powierzchni jednego takiego kwadraciku. No a objętość to jest 3 razy 3 razy 3, to jest 27, czyli aż 27 razy większe od objętości jednego takiego sześcianu, który tutaj widzimy w roku. No, jednostka trzecia będzie bardzo dobrze orientować.